że robię to, co obecnie, dlatego, bo nie wiem właśnie, kim jestem i robię to po to, żeby się dowiedzieć. Ja bym określił to jako formę wyrazu. To się nazywa kulturą albo sztuką zaangażowaną właśnie społecznie. Mózg był robiony dosyć intuicyjnie, bo wiadomo, że to było takie trochę chodzenie we mglebnik i wiedział, jak to w zasadzie to zaskoczyć, nie zaskoczy. Uważam, że to wypaliło po prostu modelowo. Wiara, że to są fajni, konkretni, ciekawi ludzie, którzy tam mieszkają, pozwoliła zbudować pozytywny stosunek do nich, a przez to jakby impaktem było to, że by na nas traktowali po partnersku. Nawet jak jest pewne przedsięwzięcie odbierane negatywnie, to dla mnie jest negatywny odbiór o wiele ważniejszy niż brak w ogóle odbioru, albo dystansowanie się do tego, albo brak emocji. Bo tam, gdzie nie ma emocji, to tam nie ma nic, jest po prostu pustka. To jest chyba najgorsze. Dla mnie właśnie największymi porażkami nie było to, że coś wywoływało kontrowersje czy niezadowolenie, to było to, że to w ogóle nie działa.